No Mikuś, czas przejść na pasa. Może się ktoś zatrzymać. Idzie. Pamiętaj, jesteś tu najsłabszy możliwy. Poszedł. Runda druga. Wiesz co? Ja myślę, że oni tu głównie. Uważaj, bo to pod prąd jedzie. Idziemy. Najgorsze niebezpieczeństwo. No. Albo to mamy kierowcę przed kierowcami. Oni nas gonią jak zwierzyna i to jest jedyna... A ja tu się przycisnę nawet chyba. Dobrze, poszło. Ale gorąco. Taksówek nie ma. Są niby, ale nie chcą wozić nas. Nie rozumieją nas. Nie wiedzą, o co chodzi. A z nawigacji to chyba nie korzystają, bo nie wiedzieli, co do czego to jest. No, jesteśmy w Teheranie. W każdym razie idziemy teraz na polski cmentarz. 5 km z buta już zrobiliśmy. To też tak wygląda. Na 5 km wygląda. O. Nie! Ekstremalnym przeżyciu na motocyklu jesteśmy na polskim cmentarzu wojennym w Teheranie. Ale przewiózł nas gość tym skuterem. Jeszcze tego nie przeżyłem. Niko, jak się jechało motocyklem? Znaczy skuterem, nie? W trzech. Zanim wsiadłem, to nie miałem czasu się zastanawiać, co będzie. Po prostu jechaliśmy, to było śmiesznie. Ja prawie wsiadłem, ale jechałem. Było śmiesznie, a jak widać, to dla nich to nie jest żaden problem. Chyba normalnie. To jest nasz przewodnik. Jedziemy zobaczyć pod Wieżę Wolności. Ja sam jadę na... Pójdźmy w...
Ty, jak wyskakiwaliśmy, to to jest krzyczy z drugiego samochodu. Polska, super Polska. To chyba mam nagradę, bo ale kierowca autobusu był niemożliwy. Przywiózł nas pod wieżę. Powiedział, że jutro mamy wsiąść w autobus do Shirazu. A z jak nie wiem. Pałacu Golestan. Wrażenie największe na mnie bynajmniej zrobiły lustra i z drobnych luster składane ściany, wklejane te lustra. Prawdopodobnie, to znaczy tak nieprawdopodobnie, tylko tak było, sprowadzili te lustra z Wenecji i w całości wstawili tam, gdzie miały być lustra, a to, co się potukło przy transporcie, zostało powklejane w ściany. No, sporo się przy tym musiano napracować, bo wykorzystali z tego materiału ile się dało. Zrobili duże sale, ściany w salach, ozdobili to. Z tymi lusterkami to naprawdę wykorzystali co się dało i wygląda to całkiem zacnie. No, fajnie. O, tu są jeszcze, zobacz. Tutaj to były występy.
to jest irańska klimatyzacja. Bierze wiatr. I na pewno pójdziemy ją sprawdzić. No, trzeba się schłodzić. Tylko nie wiem, czy tu mamy bilety na to kupione. A, najwyżej. Nie sprawdzimy. Szkoda. Ale ci dzisiaj pokazałem znowu, co? Tak. Teheran. Ja muszę do jutro poskładać kości od stóp. Jutro również ciężki dzień. Witamy w Muzeum Motoryzacji w Teheranie. Podobno są tutaj całkiem ciekawe okazy. No jest ciekawie. Tutaj jakieś, ile jest? 150 km? Około 150 km. No to jedziemy gdzieś tak za 10 euro na osobę taksówką. Mikołaj, ja chyba muszę zapalić papierosa. Co ten pan robi na wysokości 2409 metrów nad poziomem? Jeszcze 100 metrów i mamy rysy. Masz, Miku, swoje Morze Kaspijskie. Proszę. A kąpielówki wziąłeś? Nie. Co, wracamy. Że moczymy Dubska, to może za dużo powiedziane, ale końcówki zamoczyliśmy. Kolejne morze odhaczone. Ale od strony południowej, bo łatwiej chyba w tej chwili. Z drugiej strony jest niegościnnie. Nie ma browara, ale trzeba sobie jakoś radzić. Soczek wiozę z Teheranu. Który chcesz? Ja poproszę ten. Z czego to jest? Granatu? To jest granat. A jakiś pomarańczek. No i dobrze. No. Też się można bawić, bez alkoholu, prawda? Tak jest. Nie da ryby, umaga zło, bo mam osiem. Groba i ufra się szykuje. Wsiadamy zaraz autobus VIP-owski. Podobno
jakościowo są o wiele lepsze niż takie zwykłe. I jedziemy w nocy do Shiraz, 900 km za 40 parę złotych. Bo za 10 minut odjeżdża nasz autobus, ale jeszcze nie wiemy, który jest nasz. A jest ich dużo. Jest ich dużo. Dużo, dużo, dużo. Udało nam się załatwić bilet. Udało nam się wbić na autobus, który jedzie do Shirazu za ogromną cenę. To jest około 1000 km, a cena chyba 50 zł tak chodzi. No to już tak mocno licząc. No i dostaliśmy jakieś napoje, jakieś jedzenie. W szoku jestem. No, autobus bardzo wygodny. Zobaczymy, co będzie rano. Tu jest grubo. Tu jest grubo. Wygląda na to, że zdążyliśmy i zaczyna się przedstawienie. O kurczę, szkoda, że tego nie można pokazać. Jeszcze po pustyni rowerem nie jeździłem. O kurde, tu hamulców nie.